bo Izrael jest państwem, które po prostu pokazuje Amerykanom, no Izrael tak bardzo łagodnie, może nie środkowy palec, ale powiedzmy serdeczny. Turcja również, podobnie jak Izrael, jest chyba takim wzorcem, który można byłoby do SEWR wysłać, realizacji po prostu takiej realpolitik level hard. W polityce wewnętrznej realizuje się wartości, w polityce międzynarodowej realizuje się interesy. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam państwa. Dzisiaj kolejna rozmowa poświęcona agresji rosyjskiej na Ukrainę, a moim gościem na specjalne żądanie publiczności, czyli państwa dr Wojciech Szewko. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dziękuję panu bardzo za przyjęcie zaproszenia. Pan doktor Szewko jest znakomitym specjalistą zajmującym się sprawami międzynarodowymi i co ciekawe nie tylko wschodem tym najbliższym, ale tym bliskim wschodem, czyli światem arabskim i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Bardzo panu jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Zanim zadam panu pierwsze pytanie, to y, krótka prośba do naszych widzów. Drodzy Państwo, jesteśmy kanałem niezależnym. Utrzymujemy się i działamy tak prężnie, jak teraz dzięki Państwa wsparciu. Możecie nas wspierać na Patronite albo na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzej. E, dla wspierających powyżej 20 zł dodatkowe treści. E, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, komentujcie. Panie doktorze, e, dzisiaj mam taki pomysł, jak pan zresztą wie, że porozmawiamy o. Izraelskiej i tureckiej polityce i stanowisku wobec wojny na Ukrainie. Zaczynamy od Izraela, a potem Turcja. I pierwsze pytanie jest takie: premier Izraela, Naftali Bennett, wybrał się jako jedyny przywódca zachodniego świata do Moskwy w trakcie wojny rozmawiać z Putinem. Mało tego, zrobił to w sobotę, czyli złamał zasady szabasu. Więc proszę mi wytłumaczyć, po co on tam pojechał. I e, czego tam szukał? Czy dla Izraela cała ta sytuacja jest skrajnie niekomfortowa? Znaczy, ona jest niekomfortowa zarówno w sensie wewnętrznym, w ogóle dla tego rządu, jak i międzynarodowym, dlatego, ponieważ w tym momencie Izrael jest zmuszony do wy wybierania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, które no, mało kto o tym wie, ale jednak utrzymują państwo Izrael, to znaczy płacą po prostu pieniądze dla jego, do jego systemu obronnego. Ta pomoc w tej chwili, chyba w tym roku, wynosi tak około miliarda. Dolarów. Jest to najważniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych, i bez Stanów Zjednoczonych Izrael jest państwem, które nie byłoby w stanie się obronić. No, na przykład ostatnia, ostatnia wojna ze strefą gazy pokazała, że po tym tygodniu intensywnego ostrzału rakietowego Izraelowi skończyły się rakiety do słynnej żelaznej kopuły, i jednym z postanowień Stanów Zjednoczonych było dosłanie tych rakiet do Izraela. Pokazuje, że to, to nie jest kwestia trywialna, to jest kwestia egzystencjalna. Z drugiej strony, Rosja jest państwem, które, od którego polityki zależy bezpieczeństwo Izraela, ponieważ Rosja od lat zgadza się na to, żeby Izrael bombardował wojska irańskie. To są irańskie, szyickie milicje to jest regularnie regularna IRGC, prawda, czyli Gwardia Strażników Rewolucji, która przerzuca na terytorium Syrii oraz na terytorium Libanu, przerzuca zaawansowane rakiety i drony które w przypadku wojny mogą posłużyć do ataku na Izrael. I w przeciwieństwie do tego, co jest produkowane lokalnie, czyli rakiet robionych z rur kanalizacyjnych, które sobie odpalają Palestyńczycy, czyli Bańczycy, i one sobie lecą, gdzie chcą, Iran dysponuje technologiami, które pozwalają na przykład na ominięcie systemów Patriot, bo obserwujemy to dokładnie na żywo w konflikcie pomiędzy Jemenem i Arabią Saudyjską, gdzie te drony albo rakiety balistyczne one po prostu trafiają w cele. No nie wszystkie, co prawda, ale trafiają. Czyli to jest zagrożenie egzystencjalne do Izraela. Izrael musi się opowiedzieć. Izrael jest w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, i ta podróż do Putina, oczywiście poza takimi naturalnymi względami, czyli krótko więc chodzi o ewakuację obywateli Izraela, dogadanie się w kwestii tego, żeby oni w jakiś łatwy sposób mogli jednak, mogli jednak opuścić Ukrainę, czyli takich kwestii powiedzmy, naturalnie humanitarnych. To są również kwestie egzystencjalne. I e, Izrael miał nadzieję, że uda mu się wynegocjować pokój, a w każdym bądź razie skłonić Putina do tego, żeby e, dążył do zakończenia tej operacji jak najszybciej. Ponieważ każdy dzień to jest zwiększona presja ze strony amerykańskiej, no i zmniejszona możliwość manewru politycznego przez Izrael. A Izrael tutaj nie chce wybierać i zresztą niespecjalnie wybiera. E, o amerykańsko-irańskim wątku, bo wydaje mi się, że to jest klub. Czy też klucz tej, do rozwiązania tej zagadki, o co tutaj chodzi, zaraz wrócimy, ale przypomnę jeszcze, że poprzednik obecnego premiera Izraela, Benjamin Netanyahu, jeździł do Rosji, do Moskwy częściej chyba niż do Stanów, był tam non-stop, prawda, z tym Putinem się pojawiał, paradowali razem na tych sowieckich obchodach zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pojawiły się takie informacje. Zaraz po zakończeniu tej wizyty, że jednak Izraelczycy bardziej są po stronie Rosji, czy też może inaczej, bardzo szybko im zależy na błyskawicznym skończeniu tego konfliktu, bo podobno nakłaniali Ukraińców do tego, żeby się poddali. Czy to jest sprawdzona informacja? nie, ta informacja nie jest sprawdzona, ale nie jest niemożliwa, to znaczy obie strony oczywiście no, i, i, będzie, wiedzielibyśmy, gdyby powiedzieli to albo rozmówcy, albo ewentualnie tłumacze tej rozmowy, natomiast taki rzeczywiście przeciek się pojawił i nie, nie byłoby w tym wielkiego zdziwienia. Izrael jest oprócz tego, co powiedziałem, czyli oprócz takich kwestii egzystencjalnych jest bardzo głęboko powiązany przede wszystkim z Rosją. To, że Zeleński jest z pochodzenia Żydem, co zresztą próbuje wykorzystać w relacjach z Izraelem, nie zmienia faktu, że po pierwsze od jakby głosów emigrantów z Rosji, ludzi, którzy mówią słabo po hebrajsku, a lepiej po rosyjsku, zależy los tego rządu. Że w samym rządzie, już w tej chwili izraelskim, jest zasadniczy podział, gdzie Naftali Bennett chce porozumienia z Rosją i jest zdecydowanym przeciwnikiem sankcji. Jest również nawet zdecydowanym przeciwnikiem przyjmowania uchodźców ukraińskich. Natomiast Jarla Pitt, to ten, który tak nie lubi Polski, to Państwo go na pewno kojarzycie. Jarla Pitt znowu jest zwolennikiem raczej przyjęcia sankcji i raczej tego prozachodniego, byśmy powiedzieli, czy raczej proamerykańskiego nurtu. Więc w samym rządzie mamy dwóch kluczowych liderów, od których zależy funkcjonowanie rządu. A przecież pamiętajmy, że Izrael znajduje się w stanie permanentnego kryzysu politycznego. Więc dwóch liderów, dwie różne opinie w tak Ważnej sprawie, więc im głębsza polaryzacja, im bardziej strony naciskają, czyli Rosja z jednej strony na Izrael, z drugiej strony Izrael na Rosję, tym mniejsza możliwość manewru. Poza tym jest tak, że znaczna część oligarchów rosyjskich, tych z otoczenia bezpośredniego Putina, jak to ładnie mówią w Izraelu, ma prawo do imigracji, to znaczy potrafi się wykazać żydowskim pochodzeniem i jakby co, będą uciekali dokładnie tam, zresztą rzekomo uciekają tam przede wszystkim ze swoimi kapitałami. I jak mało kto wie, właśnie z jednej strony Izrael powiedział bardzo wyraźnie, że nie będzie właśnie to powiedział Jarla Pitt, że, że nie będzie tutaj Izrael miejscem, przez które Rosja będzie unikała płacenia sankcji czy tych kosztów sankcji, a z drugiej strony nie przystąpiła do sankcji dlaczego? Bo nie ma takich możliwości prawnych. Ja dodam jedną rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, jak pana przedstawiałem, że oprócz tego, że jest pan analitykiem, ekspertem, jest pan również wziętym twitterowiczem i śledzę pańskie tweety, bo one zawierają fajne informacje i pewnie wielu z naszych widzów również, ponieważ pan potrafi bardzo często oddzielić to, co jest takim właśnie fake newsem i ogólnym propagandą wojenną od... Treści i prawdziwych, e, op, prawdziwych faktów. I tutaj, dlatego, między innymi, pana zaprosiłem, bo w sprawie miliarderów, e, oligarchów e, rosyjskich, którzy uważają, że właśnie mogą przez Izrael uciec a, ze swoją forsą z Rosji i uwaga, uniknąć sankcji, nagromadziło się w przestrzeni internetowej mnóstwo, e, no właśnie. I proszę teraz pana o zweryfikowanie tego, co, te ja, co ja teraz powiem. Po pierwsze, podobno są jacyś rabini, Którzy biorą kilka milionów dolców za to, że z, wystawiają zaświadczenie, że dany oligarcha rosyjski jednak jest pochodzenia żydowskiego. To raz. Dwa. E, no, Abramowicz podobno też tam e, jest jakimś pośrednikiem i też załatwia takie sprawy. E, no i e, pytanie, czy to, czy to jest e, prawda. E, a druga sprawa związana z tymi e, izraelskimi, czy też, no właśnie, przepraszam, rosyjsko-żydowskimi. Oligarchami. E, Boże, wie pan co, przepraszam, musimy to wyciąć. O Jezus, pokryczyło mi się wszystko. Dobra, to może zapytam po prostu o tą, o to, o tą, o tą sprawę, dobrze, tych, e, tych rabinów, przepraszam. No więc, jeden z tych pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji mówi o tym, że są podobne jakieś rabini, e, którzy za kilka milionów dolarów potrafią wydać zaświadczenie takiemu rosyjskiemu oligarchowi. Oligarchowi, że on jest żydowskiego pochodzenia. A co za tym idzie? Uwaga, e, może, mogą swoje pieniądze wyprowadzić do Izraela i uniknąć sankcji. I podobno to jest drugi, właśnie, informacja, która się pojawiła Izrael miał rzekomo chyba w sprawie Abramowicza interweniować u Amerykanów, żeby jego konkretnie tego oligarchy sankcjami nie obejmować, bo jest żydowskiego pochodzenia. Proszę powiedzieć, czy to są wszystko jakieś takie dzikie opowieści, czy coś jest na rzeczy w tych sprawach? Znaczy tak, nie ma żadnych dowodów w sprawie tych opowieści, tak? Znaczy bo to, oddzielmy to, czyli dowodów twardych nie ma. Natomiast czy to jest niemożliwe? Nie, to absolutnie nie jest niemożliwe. Po pierwsze handel takimi zaświadczeniami o tym, że się miało dziadka albo babcie żydówkę, to nie jest rzecz, która się pojawiła przedwczoraj. Takie rzeczy się zdarzają w, i zdarzały w różnych krajach. Po drugie, pamiętajmy, że Izrael nigdy nie wydaje swoich obywateli sądom międzynarodowym. W związku z tym to jest możliwość azylu bezpiecznego, gdyby na przykład udowodniono w jakiś sposób, że ci oligarchowie są powiązani no, na przykład właśnie z jakimiś działaniami, które mogą być przedmiotem późniejszego śledztwa. Po trzecie, czy jest możliwe, że Izrael interweniował? Tak, to jest możliwe, że Izrael interweniował. My, Izrael, generalnie postrzegamy jako państwo jednolite, jako państwo z silnym rządem, bo tak nam się wydaje, że jeżeli ma silną armię, to ma silny rząd. Natomiast w samym rządzie reprezentowane jest przynajmniej kilkadziesiąt różnych interesów, to znaczy, od jednego posła w Izraelu, od jego postawy zależy, czy rząd upadnie i będą kolejne wybory, czy też nie. W związku z tym to nie jest tak jak w Polsce, w tej chwili, że mamy jednak silny rząd ze stabilną w miarę ciągle jeszcze większością, taki, którym jakby jak podejmie jakąś decyzję, no to w, w sposób żelazny jest ona jest ta dyscyplina w jakiś sposób egzekwowana, czy przynajmniej tak było. W Izraelu wystarczy, że jednemu posłowi nie spodoba się coś, że jego grupie interesów, jego grupie nacisków, a na przykład od ortodoksyjnych Żydów zależy w tej chwili los tego rządu, ale również na przykład od Arabów, od tych posłów arabskich, ale również od tych właśnie posłów osadniczych, czy tych, którzy są najbardziej takimi antypalestyńskimi, którzy najczęściej pochodzą właśnie z Rosji. I każda z tych stron ma, realizuje swój własny interes. W związku z tym to nawet nie musi być kwestia państwa Izrael. Że jeden spośród tych posłów jest opłacany po prostu przez tego oligarchę, albo ma już perspektywę sfinansowania kampanii wyborczej, bo zaraz mogą być znowu wybory po prostu. <laughs> tak jak zresztą Benjamin Netanyahu nie miał żadnego problemu, nie? Emil, on ma tych zarzutów korupcyjnych 27, w tej chwili 28. W związku z tym, no, to, co, co taki szeregowy poseł, który wreszcie znalazł się w tym Knesecie, bo jego trzyosobowa partia akurat dała radę jego jednego, znaczy dwóch członków pozostaje w odwecie, jego, jego wydelegować. Więc to tak. Tak się trzeba patrzeć na Izrael, że później decyzje międzynarodowe, decyzje właśnie takie, o których my już słyszymy poza terytorium Izraela, one są naprawdę bardzo często wynikiem jakichś gigantycznych wysiłków i kompromisów wewnątrz, tak? Bo Czyli, krótko mówiąc, premier jest najczęściej zakładnikiem nie właśnie dużych grup, nie swojej własnej partii, tylko właśnie takich często jednoosobowych grupek. Czyli jeżeli usłyszymy tego typu plotki dotyczące jakichś właśnie zdarzeń związanych z jakimś konkretnym rabinem, konkretną grupą interesów, to absolutnie nie możemy tego wykluczyć. I dopóki to coś się nie staje skandalem, a w związku z tym nie staje się przedmiotem na przykład, nie wiem, dyskusji w Knesecie, śledztwa antykorupcyjnego, no to nie dowiemy się o tym na pewno. Dobrze, to bardzo interesujące, co pan powiedział. Ja się zajmowałem dobrych 10 lat w Rzeczpospolitej polityką wewnętrzną Izraela. Muszę powiedzieć, że było to rzeczywiście bardzo skomplikowane. System jest tam zwariowany. Spotkanie Putin-Zełęski pod auspicjami Izraela w Jerozolimie, wielka konferencja pokojowa w Ziemi Świętej. Kolejny fake news. Czy rzeczywiście myśli pan, że na coś takiego jest szansa? Nie, Izrael o to wyraźnie zabiega. Natomiast ponieważ Izrael jednak jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i on jednak może zostać przymuszony do wprowadzenia sankcji, to Rosjanie chyba nie są skłonni akurat skorzystać z tego pośrednictwa. Oni będą raczej korzystali z pośrednictwa Turcji, o czym jak rozumiem za chwilę będziemy dopiero rozmawiać, tak jest. Natomiast natomiast Izrael również o to zabiega, chociażby z tego powodu, że gdyby to spotkanie odbyło się i odbyło się w

to mielibyśmy również uznanie de facto tego, czego Rosja nie uznaje, czyli Jerozolimy za stolicę Izraela. Zresztą to tak na marginesie, powiedzmy sobie, że na początku tego konfliktu, kiedy pojawiły się właśnie takie głosy, że oto Izrael przystąpi do sankcji, to dosłownie tego samego dnia ambasador Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a przecież nie mówi tego bez zgody Kremla, to nie jest takie państwo, powiedział wyraźnie, że Rosja nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela i nie uznaje suwerenności Izraela, nad wzgórzami Golan i uznaje to za terytoria niesłusznie okupowane i domaga się zwrotu tak? No tak, to, to twarda, twarda, tak twarda gra tutaj jest, ale to w końcu proszę powiedzieć w jednym słowem, to w końcu przyłączyli się czy Izraelczycy do tych sankcji, czy się nie przyłączyli? Nie, znaczy w tej chwili ostatnia informacja, ostatnia, która jest jest taka, że nie ma możliwości wprowadzenia sankcji, dlatego ponieważ nie ma takiej możliwości prawnej, co oczywiście być może za pięć godzin dowiemy się, że jednak Amerykanie zmusili Izrael do tego, ale dyplomacja amerykańska tej administracji konkretnej jest jednak niezwykle niesprawna, to znaczy czy ona nie potrafi, no być może dlatego, że Trump, którego ja akurat osobiście niespecjalnie ceniłem, ale być może ze względu na, swój, na swoją dozę szaleństwa w tym, co robi, czy też pewną nieprzewidywalność, on rzeczywiście mógł sobie pozwolić obrażony na kogoś, nie wiem, zerwać stosunki dyplomatyczne, wstrzymać pomoc dla Izraela, wbrew jakimukolwiek zapleczu, opinii publicznej i tak dalej. Biden jest nadmiernie wręcz przewidywalny i raczej niezdolny do takich śmiałych decyzji, a jego administ... a system amerykański jednak no, tak wyewoluował, że bez tego silnego przywództwa prezydenta administracja, nawet jeśli składa się z ludzi, którzy przynajmniej formalnie są fachowcami, nie jest w stanie wyegzekwować amerykańskich interesów. I to przez ostatnie dwa tygodnie wyraźnie widać, bo to nie tylko Izrael jest państwem, które po prostu pokazuje Amerykanom. No, Izrael tak bardzo łagodnie, może nie środkowy palec, ale powiedzmy serdeczny, natomiast, natomiast no, inne. Inne kraje pokazują ten palec środkowy i się wcale tego nie obawiają. Dobrze, i tym sposobem wprowadził Pan kwestię amerykańską, to weźmy byka za rogi i ten najważniejszy czynnik, o którym się mówi, to znaczy Amerykanie negocjują, czy też może kończą negocjowanie porozumienia z Iranem. I jednym z owoców tego porozumienia ma być zniesienie embarga na ropę irańską. W związku z tym wzmocnienie Iranu. Jak się domyśl, jak wiemy i domyślamy, no to w Izraelczykach po prostu aż się gotuje ze złości, no bo dla nich to jest płachta nabyka, bo ich marzeniem jest to, żeby wszystkie państwa, które im się nie podobają, były izolowane przez Amerykanów, niszczone i wdeptywane w ziemię. A tutaj Amerykanie uwaga! No, nie przez przypadek pewnie się porozumiewają w sprawie irańskiej ropy z Iranem, no bo trzeba dywersyfikować źródła ropy i odcinać Rosję, e, rosyjską ropę od rynków. E, I to skłania wielu analityków do mówienia, że to jest prawdziwym kluczem, dlaczego Izraelczycy chcieliby, żeby ta wojna szybko się skończyła, sankcje zniesione, żeby znowu kupować ropę od, e, od Rosji, a Iran był zablokowany. Czy to jest według Pana prawda? Tak, to jest bardzo istotny czynnik tej całej układanki, ale tak jak wcześniej powiedziałem, nie jedyny, tak? to ten zostawiliśmy sobie na deser. Otóż to jest tak, że Izrael obawia, znaczy dla Izraela oczywiście straszakiem jest broń atomowa Iranu. To, czy Iran przestrzegał porozumień wcześniej, czy też nie, to wiemy z dosyć do, dobrych i obiektywnych śledztw Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która twierdziła, że Iran po porozumienia tego słynnego dealu atomowego, JCPOA, przestrzegał w 100%. Przed jeszcze erą Trumpa. Natomiast no, dla Izraela jest to straszak uniwersalny, że to Iran będzie miał za chwilę bombę nuklearną i zgadnijmy, na którym państwie będzie testował tą broń. No, oczywiście na Izraelu, czego zresztą Iran nigdy się nie wypierał tego, że chętnie by przetestował na Izraelu, ale oczywiście twierdzi, że nie prowadzi prób, znaczy ten program atomowy jest programem cywilnym i nie prowadzi prób nuklearnych. Jak jest? To dowiemy się pewnie kiedyś z podręczników, albo z tego, że zobaczymy pierwszą próbę nuklearną gdzieś tam w Isfahanie, i wtedy będziemy wiedzieli już, czy to robi, czy nie. Ale dla Izraela dużo istotniejsze jest to, że Iran w czasach Obamy, czyli tak naprawdę od momentu JCPOA aż do czasu Trumpa, dzięki temu, że włączył się znowu, że zniesiono na niego sankcje, i on znowu włączył się w taką normalną wymianę międzynarodową, odblokowano jego środki, umożliwiono mu sprzedaż ropy, to zaczął prowadzić niezwykle aktywną politykę zagraniczną, której ta, która to polityka zagraniczna miała jaki wymiar? No, więc, po pierwsze, e, Iran pomógł Asadowi wygrać wojnę w Syrii, ponieważ był w stanie nie tylko. Wspomagać finansowo i sprzętem Syrię, ale również był w stanie tam wysyłać regularne jednostki tej swojej gwardii rewolucyjnej. Przecież oblew ataku na Aleppo, można było zobaczyć po nekrologach, które się pojawiały w irańskich mediach, ginęło tam dziesiątki wręcz tych irańskich żołnierzy. Po drugie, dzięki temu Iran był w stanie uh, Iran był w stanie prowadzić skuteczną wojnę w Jemenie przeciwko Arabii Saudyjskiej tak naprawdę, która przecież ma wydaje dziesiątki miliardów dolarów na amerykańską broń i nie jest w stanie pokonać huti, którzy posługiwali się w tym konflikcie czołgami T-34 i to wczesnymi wersjami. To było właśnie no, komiczne wręcz. Ale również ten sam Iran dzięki temu jest w stanie finansować Hezbollah, wspomagać Hamas oraz co najważniejsze instalować również broń rakietową i to nowoczesną broń rakietową na terytorium Syrii. No bo jeżeli po pomógł Asadowi wygrać wojnę, to w naturalny sposób jest tam jakby rządzi tym, że rządzi tym tą, że Syrią. To jeszcze te, do tego wątku bym chciał wrócić, ale tak jeszcze na marginesie i też na marginesie dodać, że w związku z tym również Iran ma przemożny wpływ na politykę iracką, skąd skutecznie wyrzuca w tej chwili Stany Zjednoczone, które są zmuszone się wycofać, chyba że chcą ryzykować kolejną wojnę czy kolejne powstanie przeciwko niemu, tak jak mieliśmy do czynienia bezpośrednio po pustynnych burzach. A w związku z tym Izrael, bo teraz wracamy do Izraela, przez to, że Iran nawet nie będzie miał broni nuklearnej, ale znowu włączy się w, w taki normalny nurt gospodarki światowej, jest w stanie bardzo skutecznie w ciągu roku zbudować taki potencjał, który po prostu jest w stanie zagrozić fizycznej egzystencji Izraela. Dlatego, ponieważ nawet ta żelazna kopuła, przereklamowana moim zdaniem, no ma jakąś zdolność do zestrzeliwania rakiet, jest w stanie zestrzelić 50 czy 60 tych kat już naraz wystrzel wystrzelonych, ale nie 20 tysięcy. A taki potencjał mniej więcej buduje, buduje Iran na granicy izraelskiej. W związku z tym dla Izraela w ogóle komunikat, że, Izra że Iran znowu wróci, jak gdyby, czyli będzie mógł znowu odbudowywać swój potencjał gospodarczy, a w związku z tym polityczno-wojskowy, to jest taka informacja, jakbyśmy się dowiedzieli, no nie wiem, co, do czego by tutaj Polsk porównać. Że Putin dogadał się z Niemcami, Czechami i Słowacją, tak? I generalnie jednostki rosyjskie, a jeszcze na Gotlandii są jeszcze, prawda, żeby i ze Szwecją. I Polska jest okrążona ze wszystkich stron i atak nastąpi za 15 minut, bo to jest mniej więcej taki komunikat. Izrael, to trzeba bardzo mocno podkreślić, że w przeciwieństwie do Polski, która jest państwem, która prowadzi romantyczną politykę zagraniczną, to znaczy nigdy nie potrafiła, a już szczególnie współcześnie prowadzić polityki pragmatycznej, to są państwa, które przede wszystkim, one nie zwracają uwagi, sojusz Wojskowy sojusz polityczny jest dla nich tylko i wyłącznie narzędziem realizacji interesu narodowego, który jest zresztą bardzo dobrze zdefiniowany. Zresztą to chyba w każdym państwie powinno być tak, że przynajmniej egzystencja państwa na mapie świata czy jego ludności powinna być tym podstawowym priorytetem. W związku z tym, co prawda, Izrael uważa, że Stany Zjednoczone są ważnym sojusznikiem, ale w żaden sposób nie zrobi nic, co by mogło narazić państwo Izrael na przykład na jakiś atak, czy nawet, żeby daleko nie szukać, bo tutaj mamy teraz sytuację z Ukrainą, z Rosją, ale przecież mieliśmy, kiedy jeszcze tej sytuacji z Ukrainą i Rosją nie było, kiedy Stany Zjednoczone zażyczyły sobie przekazania technologii żelaznej kopuły, którą notabene Stany Zjednoczone sfinansowały. I usłyszały, że nie dostaną tej technologii, pomimo tego, że za nią płacą. Dlaczego? Bo Izrael się obawia, że Stany Zjednoczone mogą na przykład komuś to oddać, sprzedać, Chińczycy im to ukradną. W każdym bądź razie, za chwilę, czy Palestyńczycy, czy Libańczycy, czy Iran będą mieli po prostu tą technologię, będą wiedzieli, jak ten system obejść, więc nawet najbliższemu sojusznikowi w tak istotnej kwestii nie chcieli pomóc. to jest właśnie pro pragmatyczna, pronarodowa polityka, i stąd Izrael ma w tej chwili taki problem. Izrael nie chce wybierać i nie wybierze. Prawdopodobnie. Co więcej, Izrael uważa, że w jego najlepszym interesie jest zbombardowanie Iranu. Dla to, I to zbombardowanie przede wszystkim, no nie tylko tych instalacji atomowych, ale przede wszystkim zbombardowanie tych instalacji wojskowych, w których znajdują się rakiety zdolne do rażenia Tel Awiwu. Przecież one mogą nawet konwencjonalnymi głowicami, są w stanie zabić dziesiątki tysięcy ludzi, ale nawet, nawet setki być może w Izraelu. Natomiast nie robią tego, bo przecież Izrael wielokrotnie chciał to zrobić, dlatego, ponieważ nie zgadzają się na to Stany Zjednoczone. Bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, bez, bez zdolności do przelotu nad tymi ko kolejnymi terytoriami, no Syrię, pomijmy w tej chwili na chwilę, ale później nad Irakiem, możliwości gdzieś lądowania albo tankowania tych samolotów, które by przecież one będą miały bardzo daleką drogę i nie mogą wykonać sobie 50 misji, żeby wreszcie w coś trafić, nie są w stanie, Izrael nie jest w stanie tego zrobić. Amerykanie im tego odmawiają, bo to jest w interesie amerykańskim, żeby to się nie zdarzyło, ale nie jest to w interesie izraelskim. Tak samo jeśli już mówimy o tym potencjalnym ataku, ponieważ Rosja wprowadziła niedawno, właśnie w ramach presji na Izrael, wprowadziła niedawno tak zwane patrole wspólne z Syryjczykami nad przestrzenią powietrzną Syrii, lecą zwykle 3-4 myśliwce rosyjskie dwa wloką się gdzieś te muzealne asadowskie. Dlaczego to jest zrobione? Właśnie to jest komunikat dla Izraela, że możemy w każdej chwili zamknąć przestrzeń powietrzną i jeśli będziecie chcieli cokolwiek sobie bombardować czy Syrię, czy Iran, czy Irak no to będziecie musieli albo latać sobie dookoła przez Arabię Saudyjską, czy Jordanię, jak się zgodzi albo będziecie musieli strzelać rakietami z dużej odległości które, jak wiadomo, to jest obarczone jednak czynnikiem błędu niemożnością obserwacji na miejscu itd. itd. Dobrze, czyli zarysował Pan tutaj problem irańsko-izraelski. Ktoś mógłby powiedzieć, co ma piernik do wietraka, gdzie Ukraina, gdzie Iran, ale okazuje się, że to są wszystko naczynia połączone, ten system światowy i to jest naprawdę pasjonujące. Natomiast muszę powiedzieć dwa słowa o tym, co Pan powiedział. Po pierwsze, podobało mi się to, co Pan powiedział o tym, że wszystkie państwa prowadzą pragmatyczną, realistyczną politykę i kluczowe powinno być utrzymanie państwa i bezpieczeństwo jego obywateli. A niestety w Polsce nie mieliśmy takich przywódców w przeszłości, którzy uważali, że ważniejszy jest honor, co kończyło się i tam inne frazesy, co kończyło się rzezią po prostu Polaków, zniszczeniem naszego państwa. Też zawsze uważam, że powinniśmy pra taką pragmatyczną politykę prowadzić, a nie romantyczną. I dziękuję, fajnie, że pan to powiedział. Dwa, wydaje mi się, że y, oczywiście Izrael się boi Iranu, ale też y, z drugiej strony, nie, chyba Irańczycy nie są samobójcami, wiedzą, że Izraelczycy mają głowice nuklearne. I gdyby dokonali takiego ataku, o którym pan mówi, na Tel Awiw i zbombardowali 20 tysiącami rakiet e, Tel Awiw, no to Izraelczycy odpaliliby w ich stronę głowice nuklearne, więc chyba e, nie powiedzmy, wiadomo. Że... Nie wiadomo na ile skutecznie, nie wiadomo czy byliby w stanie te głowice przenieść, prawda, rakietami, czy te rakiety nie zostałyby zestrzelone, ile spośród tych głowic by dosięgło celu. No pamiętajmy, że wtedy również mielibyśmy totalną wojnę państw arabskich z Izraelem, bo żadne państwo pewnie nie zdecydowałoby się na wsparcie Izraela. Więc Izrael krótko mówiąc byłby poważnie zagrożony, to że byłby w stanie zabić trochę irańczyków, no ale też no, przy, no, powiedzmy sobie szczerze, ilu Ilu jest Izraelczyków, prawda, a ilu jest Arabów wokół Izraela? To nie jest państwo, które ma przestrzeń strategiczną, to jest państwo bardzo łatwe do bombardowania. To tylko nie, brak zdolności arabskich przywódców, czy Egiptu, czy Syrii kiedyś, a również strach właśnie przed tym użyciem broni nuklearnej powstrzymał Izrael w czasie jednej z ostatnich wojen od, od zniszczenia, więc to o tym pamiętają, znaczy trzeba pamiętać, no o tym pamięta społeczeństwo izraelskie i o tym pamiętają politycy. W związku z tym oni nie mogą sobie pozwolić na cień ryzyka nawet takiego, bo to nie jest kwestia tego, czy Izrael będzie miał taką czy inną pozycję, czy będzie miał tamte wzgórza Golan, czy nie będzie miał wzgórz Golan, tylko Izrael jest państwem, które jest realnie zagrożone. Znaczy my możemy oczywiście sobie z tego żartować, że przecież tutaj, albo żartować, albo nie, że tutaj przecież to są jakieś strachy, lachy, bo nikt tego nie zrobi. No nie. To jest tak, że Izrael wie o tym, że gdyby pozwolił na to, to by go już nie było. Znaczy to oczywiście um, Izraelczycy musieliby emigrować, nie wiem, na Madagaskar, czy gdziekolwiek tam już, bo teraz Arabowie ostatnio mają propozycje różne, na Ukrainę na przykład były takie, takie propozycje. I żaden polityk izraelski nie zaryzykuje nawet cienia decyzji, która, która mogłaby w czymś takim skutkować. Więc Izrael jest gotów zerwać wszystkie sojusze. Zresztą Izrael nie zwraca uwagi na prawo międzynarodowe to zresztą każdy, kto śledzi politykę izraelską, wie, że tam jakieś tam konwencje haskie, uchodźcy, zakaz przesiedlania, zbrodnie wojenne to jak gdyby to ma drugorzędne znaczenie z punktu widzenia, jeżeli zestawimy to z takim twardym interesem, interesem narodowym. Jasne, to ja muszę tutaj jako strażnik dyscypliny powiedzieć, że właśnie kończy się według naszego założenia runda izraelska i musimy zaraz przechodzić do tureckiej, ale ja mam jeszcze do Pana trzy pytania, więc proszę o odpowiedzi zwięzłe. Jedna rzecz to ta, co pan mówił o prawach człowieka i tak dalej i tak dalej. No rzeczywiście ja mówiłem to już wiele razy nawet na antenie naszego kanału swego czasu jeździłem jako dziennikarz Rzeczpospolitej na Bliski Wschód, zawsze jak tam się kotłowało. E, miałem okazję oglądać z bliska kilka wojen prowadzonych przez państwo Izrael, czy to z Hezbollahem, czy z Hamasem. No i też byłem świadkiem tego, kiedy e, chociażby Gaza City. Czyli jedno z najbardziej zaludnionych miejsc chyba na globie, pełne, miasto, miasto po prostu, drodzy Państwo, pełne wąskich uliczek, jak wielkie mrowisko. Było po prostu obkładane przez Izraelczyków bombami kasetowymi, jakimś tam fosforem, pociskami, rakietami ostrzeliwane przez f 16. Trup się sypał gęsto, mówiąc kolokwialnie. Więc. Niech pan powie, to znaczy, jak to wygląda w kontekście tego, co się teraz dzieje w Charkowie i w Mariumpolu. No oczywiście w kontekście praw człowieka, to znaczy, rozumiem, że jeżeli państwa reali chcą realizować swoje interesy, no to po prostu nie przejmują się e, tego typu rzeczami, jak właśnie prawa człowieka, czy dbanie o ludność cywilną. Znaczy jest e, tak, że... E... Państwa rzeczywiście zaczęły ostatnio odchodzić od tego, co było wypracowane tak naprawdę od 100 lat, czyli nawet nie od konwencji humanitarnych, czyli konwencji genewskich, ale również od zapisu konwencji haskich, czyli tych, które powstawały pod koniec XIX i na początku XX wieku. No to są te konwencje, dzięki którym na przykład polskich oficerów, przynajmniej w ogromnej masie, Niemcy nie rozstrzeliwali, prawda, albo polscy, jednak polscy żołnierze trafiali do, 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 do stalagów, prawda, były oflagi, no więc nawet Niemcy hitlerowskie. Przynajmniej częściowo przestrzegały tych konwencji. Natomiast w tej chwili niestety wyłom powstał nie ze względu na właśnie Państwo Izrael, czy też na Rosję, ale bardzo poważnym wyłom powstał ze względu na Stany Zjednoczone. No, Stany Zjednoczone są jednymi z gwarantów prawa międzynarodowego współczesnego. Czy nam się to podoba, czy nie. Znaczy, Wielka Brytania, Francja straciły na znaczeniu Stany Zjednoczone z całą pewnością są. A Stany Zjednoczone same, nie dość, że wypowiedziały, znaczy nie, nie podpisały, właściwie nie ratyfikowały, żeby już być, nie przystąpiły, to może będzie chyba lepsze słowo, nie przystąpiły do statutu rzymskiego, czyli nie są członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego, gdzie jest ten katalog zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, ale co więcej, Stany Zjednoczone same przyjęły taką ustawę, która mówi o tym, że jeżeli... Jakiś żołnierz albo kontraktor Armii Stanów Zjednoczonych zostanie przez jakieś państwo schwytany bądź też będzie próba postawienia go właśnie w Hadze za zbrodnie wojenne, to prezydent Stanów Zjednoczonych ma obowiązek, nie prawo, tylko obowiązek do interwencji włącznie z użyciem siły zbrojnej. Tą, tą ustawę nazywa się w Stanach Zjednoczonych ustawa o inwazji na Hagę, prawda? Dowcipnie. No więc jeżeli Stany Zjednoczone mówią, że one nie pozwolą na coś takiego, to, zosta, to ustawa została przyjęta w kontekście Afganistanu. Po prostu wtedy administracji ktoś puknął się w głowę i doszedł do wniosku, że no ale to, co robimy w Afganistanie, to jednak może spowodować, że no u nas to może nie skażemy, ale jeżeli wyjedziemy sobie gdzieś na przykład do Europy, to któreś z państw może nas, ma naszych żołnierzy, czy oficerów, czy oficjeli byłych już aresztować, postawić przed Trybunałem. Więc taką ustawę przyjęto. Więc w tym kontekście. To prawo międzynarodowe, to właśnie twarde prawo, prawo wojenne, doznało bardzo głębokiego uszczerbku. Dlatego, ponieważ no, prawo międzynarodowe nie jest uniwersalne, ono wiąże strony. Za wyjątkiem Karty Narodów Zjednoczonych w innych przypadkach mamy tylko i wyłącznie związanie przez strony. Jeżeli mówimy o, o tej amunicji kasetowej, która jest używana, no tak, ale właśnie kto używa amunicji kasetowej? Stany Zjednoczone właśnie, ale również Wielka Brytania używała Ostatnio przecież był wielki skandal, że w Jemenie Saudyjczycy używali brytyjskiej amunicji kasetowej i próbowano się tłumaczyć, że ona jest co prawda w Wielkiej Brytanii już teraz zakazana, natomiast no, sprzedano te rzeczy, które były sprzed zakazu, więc jakby się nie liczy, ale również stroną zakazu, czyli tej konwencji z 2008 roku, nie jest Polska. Polska również posiada amunicję kasetową i Polska również nie, w ogóle nie przystąpiła do tej konwencji. Na te 195 krajów setka tylko i wyłącznie jest ratyfikowała tę konwencję. Tak. No to, niestety. To, to, to pasjonujące absolutnie, co pan, co pan mówi i tylko wyjaśnijmy naszym widzom, drodzy Państwo, to, że Amerykanie w Faluji, w Bagdadzie czy w innych misjach w Afganistanie czy w Iraku y, łamali prawa człowieka. Nie oznacza oczywiście, że to jest jakimkolwiek usprawiedliwieniem dla tego, co robi Putin w Mariupolu czy w Kharkowie. To są wszystko chydne, obrzydliwe zbrodnie, e, ale nie ma też powodu, żeby uważać, że tam to wszystko się nie wydarzyło, bo Amerykanie są naszym sojusznikiem, więc jak oni łamią prawa człowieka, to jest cudownie, jak oni bombardują miasta, to jest fajnie, a jak z, y, Rosjanie to robią, to, to wtedy jest... Nie fajnie, po prostu prawa człowieka są uniwersalne i każdy cywil niewinnie zabity, niezależnie przez kogo jest godny empatii jest to skandal. Jeżeli mogę dopowiedzieć, to chciałem powiedzieć tak, że to jest zgoda, że to jest skandal, natomiast przez to, że niektórzy aktorzy, właśnie tacy jak Ameryka, nie są w tym momencie stroną albo jakby no nie mają mocnych kart, krótko mówiąc, i to prawo, które kiedyś było gwarantowane przez wielkie mocarstwa, bo wtedy to były właśnie Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone Ameryki, Prusy czy później Niemcy, prawda, były stroną konwencji haskich. Potem Rosja jeszcze była przecież jednym z inicjatorów tych konwencji, i wtedy wielkie mocarstwa, czyli te, które wtedy toczyły wojny, bo to były najważniejsze wojny, gwarantowały tę konwencję. A w tej chwili mamy taką sytuację, w której wielkie mocarstwa, tak naprawdę, czyli te, które powinny gwarantować. No nie są albo nie są stronami konwencji po prostu, albo tych konwencji nie przestrzegają i cała reszta świata, czyli takie państwa aspirujące do rangi mocarstw, jak Wielka Brytania czy Francja, które są akurat stronami, nie są w stanie wymusić już tak skutecznie jak to było jeszcze 100 lat temu, przestrzegania tego prawa międzynarodowego, więc to prawo zaczęło być rozmiękczane. I musimy oddzielić ocenę moralną tego, co się dzieje, od tej oceny formalno-prawnej. Bo prawo międzynarodowe niestety jest takie, że ono wiąże strony. No jak strony nie są związane, to tak naprawdę tylko społeczność międzynarodowa mogłaby wymusić. No? Jak może w tej chwili społeczność międzynarodowa wymusić coś na Rosji? Albo na Stanach Zjednoczonych. No więc na Rosji po prostu nie jest w stanie. Znaczy malowanie kredkami nie zatrzyma, krótko mówiąc, bomb kasetowych. No tak, to właśnie. Nie ma Policji światowej, która mogłaby pogrozić palcem i zamknąć wielkie mocarstwa w, w areszcie i na tym polega dramat, tego, że jak wielkie mocarstwa idą na wojny, no to ludność cywilna jest po prostu w tragicznej sytuacji. Dwa ostatnie pytania o Izrael i, i krok niej postawmy. Że, powiedział pan, że prezydent Ukrainy Zełański, jest pochodzenia żydowskiego. On. Próbuje pozyskać dzięki temu solidarność, empatię i pomoc Żydów świata. Były takie jego wystąpienia, prośby o, o pomoc. Wiadomo, że ma izraelskich czy też żydowskich doradców. I uwaga, jak na razie, przynajmniej jeżeli chodzi o tego adresata najważniejszego, czyli Izrael, niewiele to pomaga. Izrael odmówił przekazania Iron Dome, czyli tej żelaznej kupuły, która może przechwytywać pociski lecące na miasta ukraińskie. Słyszałem, że Kul Odpornych też nie chciał przekazać, czyli jak rozumiem, ważniejsi są oligarchowie z forsą niż Zełęński, który siedzi w ostrzeliwanym kijowie no nawet nie chciano, żeby wystąpił w knesecie, wreszcie tam przekładano termin, wreszcie jak to się udało w jakiś sposób wymusić, to był jeszcze taki pomysł, żeby wcześniej wystąpił ambasador Rosji, żeby najpierw wyjaśnił kontekst, a potem dopiero, żeby zerańskiemu pozwolić mówić, więc no tak jak powiedziałem, Izrael nie jest tutaj w tej kwestii, nie jest wcale prozachodni, on raczej realizując swój, dla, nich, dla niego ważniejsi są no niestety właśnie ci oligarchowie i ten interes narodowy, o którym żeśmy mówili. Okej, okay. i ostatnie już pytanie, jeżeli chodzi o Izrael, to znaczy mówi się, że są najemnicy w, z Bliskiego Wschodu, tak powiedzmy, teraz na Ukrainie. Po stronie ukraińskiej mają być Izraelczycy, byli żołnierze sił specjalnych Izraela, którzy pojechali sobie tam. A po stronie rosyjskiej, no właśnie, i znowu, czy to jest dzika plotka? Wielka armia 40 tysięcy Syryjczyków, która ma zostać sprowadzona przez Rosjan ku przerażeniu Ukraińców na front. Brzmi trochę jak jakaś, jakaś bajka, co jest prawdą. Nie, to nie jest wcale bajka, to znaczy, śledząc media arabskie, śledząc media również rządowe syryjskie, to nie jest wcale ukrywane, że Asad powiedział, że wyśle swoich żołnierzy na front. Prawdopodobnie to będą żołnierze tak zwanego V Korpusu, czyli tego korpusu, który był tworzony pod auspicjami Rosjan, przez nich trenowany, no to nie będą te wojska elitarne jakiegoś tam Tiger Brigade, prawda, czy innych jednostek, które w tej chwili są uznawane za jakoś specjalnie sprawne. Natomiast już pierwsza grupa rzekomo miała odlecieć i ja bym się wcale nie, nie zdziwił. Co prawda, czy to będzie 30 tysięcy, to akurat nie sądzę, ponieważ Assad sam ma problemy z... Armią ma problemy z utrzymaniem państwa, ponieważ y, y, Turcja zamknęła cieśniny czarnomorskie. W związku z tym Rosjanie nie mogą za, zaopatrywać, zaopatrywać swojej bazy w Khejmim, która tam jest no, kluczową bazą Tartus i Khejmim. Tartus, port morski, zresztą. Byłem tam, miałem nawet biuro niedaleko tej, tej bazy, wówczas opuszczonej. Natomiast Hmeimim, no to jest takie, to jest lotnisko, na nim jest od 30 do 50 rosyjskich samolotów. Natomiast, no żeby one mogły operować, czyli pomagać Asadowi w walce z różnego rodzaju partyzantkami, dżihadystami, podobno nie da się tej bazy zaopatrywać drogą powietrzną. To jest po prostu za skomplikowane i za drogie, dlatego Rosjanie ją zaopatrywali drogą lądową. Więc. Krótko mówiąc, jeżeli teraz Rosjanie będą mniej czynni, jeśli chodzi o to lotnictwo i zdolności swoich wojsk w Syrii, no to tym bardziej Asad potrzebuje żołnierzy, pod nim może się pozbywać piechoty. Ja myślę, że to będzie kilka do kilkunastu tysięcy żołnierzy. No, w tej chwili pojawiła się wczoraj informacja, że 150 już odleciało. Są też zdjęcia również na takich syryjskich, proasadowskich i również tak szyickich kanałach, właśnie, gdzie oni tam wymachują flagami rosyjskimi, co ja bym się wcale nie zdziwił. Tym bardziej, że jeżeli Płaci, no to pamiętajmy, że w tej chwili stawka dla najemnika w Syrii, ze względu na to, że te konflikty trochę wygasły i pracy jest mniej, no to skurczyła się do 250 czy 300 dolarów. No to, jest, to są niewielkie kwoty cały czas dla państwa rosyjskiego. No tak, ale dodajmy, że jeżeli Syryjczycy mają internet, a mają i oglądają sobie obrazki, które Ukraińcy pokazują z tej wojny, to myślę, że niespecjalnie mają ochotę jechać gdzieś do jakiejś zimnej Europy Wschodniej, żeby w śniegu wylądować rozerwanym na kawałki przez, przez pocisk. Zobaczymy oczywiście, jak to się skończy, ale naturalnie, pan, panie doktorze, przeszedł do rundy drugiej naszego spotkania. Turcja, drodzy państwo, Turcja, w co gra? Turcja. Y, powiedział Pan już o cieśninach, bo y, ci, żeby dostać się na Morze Czarne trzeba już się przepłynąć przez tureckie cieśniny. No to jak jest z tymi cieśninami? Oni przepuścili Rosjan, tak? Tak jest. przed wojną, a potem je zamknęli. O co chodzi w tej grze? Znaczy to jest tak, że ciśniny, status ciśnin reguluje tak zwana konwencja z Montreux, która mówi o tym, że Turcja może zamknąć ciśniny dla okrętów wojennych jakiejś danej jednej z tylko strony, jeżeli znajduje się ona lub jej sojusznik, ale ten sojusznik to musi być wyraźny sojusz, w stanie wojny. Czyli, czyli ipso facto, jeżeli Turcja zamknęłaby cieśniny dla okrętów rosyjskich tylko, to znalazłaby się w stanie wojny z Rosją, przynajmniej formalnie, właśnie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, stąd też Turcja powiedziała, że nie może tego zrobić, ale może ze względu na to, że na Morzu Śródziemnym doszło do konfliktu to jest wojna trwa, no bo rzeczywiście oba państwa to są państwa czarnomorskie, w związku z tym zamknęła dla wszystkich okrętów, przepuściła Rosjan, natomiast no na przykład już nie wpuści NATO, więc to jest taki właśnie jeden z wielu aspektów jakby działalności Turcji, która od lat jest przez Amerykanów nazywana frenemy, czyli taki friend enemy, prawda, przyjaciel wróg, czyli jest formalnie członkiem NATO, jak jest to Turcji wygodne, tak? Natomiast jak jest to Turcji niewygodne, to ma nagle atak gwałtownej sklerozy i przypomina sobie, jak znowu jest to wygodne. Więc to są rzeczywiście cieśniny, więc cieśniny są w tej chwili zamknięte. Po drugie, co jeszcze robi Turcja? No właśnie Turcja również, podobnie jak Izrael, jest chyba takim wzorcem, który można byłoby do SEWR wysłać, realizacji... Po prostu taki real politic level hard, prawda? Czyli takiej polityki realnej, stopnia twardego. Znaczy ona realizuje wyłącznie własny interes narodowy. I, I co więcej, uchodzi jej to na sucho. Co więcej, nawet nasze władze, które przecież bardzo zabiegają o stosunki z Turcją, na przykład pomijają taki fakt, że Turcja przez bardzo długi okres czasu próbowała zablokować pracę nad koncepcją obrony przed Rosją państw Europy Wschodniej, w tym Polski. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ma konkretny interes na morzu, na morzu Egejskim i domaga się tak naprawdę od NATO, na, no może wydalenia Grecji to nie, ale zgody tak naprawdę na skuteczną wojnę z Grecją i zabrania sobie Morza Egejskiego, wypowiedzenie traktatu z Lozanny, dlatego ponieważ dokładnie to jest w tureckiej racji stanu, a nawet jeśli nie jest w tureckiej racji stanu, to to po prostu Erdogan obiecał swoim wyborcom. No i on po prostu realizuje to, co obiecał. Narysował mapę, pokazał jak wyglądało Imperium Osmańskie, powiedział, że to przywróci, i de facto no, zbliżył się do tego przywrócenia na dobre kilkadziesiąt kilometrów. Ponieważ prezydent Erdogan zapowiedział, że no jeżeli to jest przywracamy, przywracamy Imperium Osmańskie, to Aleppo przecież było stolicą Wilajatu, czyli województwa i tak samo Mosul. No więc wojska tureckie są, no może nie pod samym Mosulem, ale kilkadziesiąt kilometrów na północy, okupując spory kawałek Iraku. Irak nie ma. Sił, żeby wyrzucić stamtąd Turków, i wojska tureckie okupują północną Syrię, czyli fragment swojego dawnego terytorium. Natomiast no jeszcze zostało do zrealizowania tego celu właśnie Morze Egejskie, czyli zabranie Wysp Greckich. A być może również zabranie przynajmniej terytorium wokół Cypru i Krety, i jeszcze taki fragment Grecji i Bułgarii. No, Bułgarii, zdaje mi się, odpuścili na razie, ale to, jest, to, to nie jest priorytetem. Nie to jest to pewnie, to... Co, się, co się stanie w przyszłości, ale wie, mam wrażenie, panie doktorze, że trochę odjechaliśmy od tematu ukraińskiego. To ja zapytam pana po prostu wprost, w tej konfrontacji, którą widzimy, Rosja kontra Ukraina, po czyjej stronie e, gra Turcja? Turcja wyłącznie po swojej, to znaczy z jednej strony potępiła koncesję, terytor, znaczy samą kwestię inwazji, i stwierdziła, że integralność terytorialna Ukrainy jest nienaruszalna. Z drugiej strony zapowiedziała, że nie wprowadzi sankcji, ponieważ nie jest to w interesie ekonomicznym Turcji. Nie wprowadzi również zakazu lotów, ponieważ sankcje. Prawie dosłownie cytuję z tego komunikatu, ponieważ sankcje nie są rozwiązaniem konfliktu, a tylko i wyłącznie konflikt napędzają. No to będę coś podobnego powiedział, Chiny, ale to tylko przypadek. I co więcej, Turcja przypomniała bardzo słusznie i będzie przypominała jeszcze wielokrotnie, że przecież sama jest przedmiotem sankcji amerykańskich, bo w tej chwili przecież sankcje amerykańskie są nałożone na turecki przemysł zbrojeniowy, a w związku z tym nie zamierza przy, przystępować do właśnie czegoś, Czegoś takiego, przed czym się po pierwsze broni, a po drugie czego stała się sama przedmiotem. Oczywiście wszystko jest na stole, więc pewnie gdyby Amerykanie zaproponowali daleko posunięte koncesje Turcji, to być może rozważyłaby pozytywnie taką prośbę, ale na razie tego nie zrobi. Co więcej, co więcej, Turcja zaproponowała i to jest chyba naj są najbardziej zaawansowane rozmowy i najbardziej prawdopodobne, że ewentualne spotkanie Putina z Zeleńskim miałoby miejsce, no nie na terenie Białorusi, wiadomo Białorusi jest stroną tego konfliktu, tylko na terytorium Turcji, nie wiem tylko czy w Stambule, czy w Ankarze, pewnie prędzej w Ankarze, jest też dla Putina, i zdaje mi się, że Rosjanie są skłonni do tego typu rozmów i skłaniają się właśnie ku takiej propozycji. Czyli pewnie do tego spotkania dojdzie, a tylko Rosjanie mówią, że dojdzie do tego tylko wtedy, kiedy będzie już wynegocjowane porozumienie. Znaczy, wcześniej to jakby. Nie a, ma sensu. Tam już się toczyły przecież jedna z rund tych rozmów rosyjsko-ukraińskich, to tam Ławrow z tymi swoimi słynnymi wystąpieniami e, się zaprezentował. Na to, ale to było, jak... tylko na, to było tylko na marginesie konferencji, to znaczy to nie było takie specjalnie spotkanie, więc oni sobie tam porozmawiali. Zresztą no tak, tak, tak. powiedział, że on tu przyjechał posłuchać i, i pojechał. Dobrze, y, okej. Okay. Mówi pan, że, że Turcja skrapa po swojej stronie. Mi się zacznie ta odpowiedź spodobała, bo Turcja jest takim wzorem dla mnie realpolitik twardej. Armię też mają świetną, ale uwaga, są też kwestie symboliczne, to znaczy elementem ścieżki dźwiękowej tej wojny, którą mam nadzieję, że się skończy na Ukrainie, no jest słynna piosenka Bayaktar, która no, rzeczywiście robi wrażenie ten teledysk, krótko mówiąc spustoszenie tureckie drony TB2 sieją wśród rosyjskich czołgów, broń z napisem Made in Turkey po prostu wysyła na tamten świat kolejnych rosyjskich czołgistów, niszczy sprzęt itd., itd. Non-stop, bo widzimy to między innymi na pańskim profilu, że cały czas te transporty nowe, tych dronów, Rosja nie nadąża ich niszczyć, one przyjeżdżają z Turcji, no to co? No to, to wydaje się, że jednak chyba Turcy, trosz, znaczy Turcy troszeczkę bardziej no, jednak wspierają Ukraińców. Nie słyszy się, żeby dostarczali drony jednocześnie Rosjanom. Nie, Turcy natomiast mają dwa e, rurociągi. Mają ter, Turkish Stream, prawda, czyli turecki potok prawda, i, i Blue Stream, czyli błękitny potok, które mają mniej więcej taką samą, no mniej więcej, podobną wydajność jak oba Nord Streamy. Tak? I przez to, przecież przez te, przez te gazociągi płynie gaz, no między im do Bułgarii, a w założeniu miał później jeszcze płynąć do Włoch. W związku z tym Turcja jest powiązana z Rosją wielomiliardowymi interesami. W związku z tym może tutaj dostarcza drony po kilkadziesiąt czy tam po kilkaset tysięcy euro, a tam po prostu płaci ciężkie pieniądze w miliardach euro, czy też właśnie zarabia te ciężkie pieniądze w miliardach euro. Właśnie to jest to piękno polityki tureckiej. Że Turcja potrafi z Rosjanami, jak gdyby walczyć na jednym polu, a jednocześnie znakomicie w tym samym czasie, a nie w jakichś odstępach czasowych współpracować. Panie redaktorze, to jest przecież tak, że Turcja współpracowała znakomicie z Rosją wtedy, kiedy te same drony TB-2 niszczyły rosyjskie, jakby nie było, pojazdy i rosyjskich żołnierzy w Libii, prawda? Wagnerowców. Również, tak naprawdę, kiedy one się pojawiły na polu walki, w północnej Syrii to zdziesiątkowały e, armię Asada. Znaczy, Asad rzeczywiście, który wydawałoby się, że zajmie całe Idlib i skończy z tą cesją tery secesją terytorialną jednak istotnej prowincji, zresztą, notabene, na marginesie, przepięknej turystycznie kiedyś. E, natomiast, w, kiedy one się pojawiły, to przecież rozbijały i niszczyły pancziry między innymi. To właśnie te większość tych zdjęć na początku konfliktu, które właśnie sobie Ukraińcy pokazywali, to były jeszcze zdjęcia albo Emirackich, czyli tych, które znajdowały się w Libii, emirackich panczirów, czy też tych panczirów, które funkcjonowały na froncie północnym w Syrii. I to, I to było tak, że w pewnym momencie dopiero to się skończyło, kiedy Rosję zdenerwowało to, że ponieważ wspierani przez Turcję, uzbrojeni przez nią z ich sprzętem, transporterami opancerz, opancerzonymi dżihadyści, zabili bodajże trzech albo czterech rosyjskich żołnierzy. Tego samego dnia dosłownie poleciał rosyjski samolot, zbombardował budynek, zabił, poranił, są różne dane, ale około 50 tureckich żołnierzy i jakby. No i strony doszły do wniosku, że teraz porozmawiają sobie o jakimś zawieszeniu broni, tak? Znaczy Rosjanie pokazali, że dobrze, żarty się skończyły, można było się bawić, niszczyć te pancziry, dobrze, wyprodukujemy następne, ale przekroczono pewną linię. I to jest, ale to nie przeszkadzało w tym samym czasie Turcji i Rosji współpracować właśnie w kwestii chociażby kurdyjskiej, chociażby wyrzucenia Amerykanów przecież jeszcze ze wschodniej Syrii, czyli osłabienia tego sojuszu amerykańsko-kurdyjskiego, co się zresztą znakomicie udało w czasach Trumpa i tak dalej. Więc ja pokazuję, że jeżeli byśmy patrzyli się na politykę turecką, również w kontekście ukraińskim, to tutaj będziemy mieli zawsze, znaczy Turcja jest o tyle przewidywalna, że jeżeli potrafimy sobie zdefiniować, co jest Turcji potrzebne w danym momencie, to łatwo jest przewidywać jej politykę. Można zupełnie abstrahować, możemy nie wiedzieć, w jakich Turcja jest w sojuszach, czy jest tam kandydatem do Unii Europejskiej, czy jest, do, na, czy jest członkiem NATO, zrobi to, czego potrzebuje. Przecież zobaczmy, że jeżeli patrzymy się chociażby na ten jeden konflikt, czyli na ten konflikt ukraińsko-rosyjski, przecież przed chwilą mieliśmy inny konflikt, w którym z jedną ze stron była Turcja, a z drugiej strony znajdowała się, no właśnie, nie wiadomo, czy się znajdowała, czy nie, ale na pewno sojusznik tradycyjny od Gór, lat... Tak jest, Armenia i nie dość, że Rosja nie zajęła, znaczy Rosja doprowadziła do zawieszenia broni, zażądała go tak naprawdę do kapitulacji kapitulacji tego Nagornego Karabachu i tak naprawdę Armenii na rzecz właśnie Azerbejdżanu i Turcji. Turcja w tym momencie stała się państwem, które rozgrywa w tym miejscu, znaczy wyparła Rosję z tego miejsca. Czyli państw, państwa przed chwilą taki podobny trochę konflikt toczyły, oczywiście taki dane proxy war, prawda? Czyli wojna przez nie, nie bezpośrednio, tylko wojna przez przedstawicieli i jakby nie było, no nadal współpracują i to w sposób znakomity. Tak, to jeszcze dodajmy oprócz Górskiego Karabachu i tego, cośmy widzieli, to też ciekawe a propos dronów, co tam się działo, to też interesująca sprawa. Dodajmy jeszcze ten słynną historię, kiedy Turcy w ogóle zestrzelili rosyjski myśliwiec. E, gdzieś tam na, nad Syrią, e, dramatyczna taka scena tam się odbyła, że ten Rosjanin, który nim leciał, się katapultował, skoczył i tam stoczył jakąś taką walkę przegraną, został zabity przez jakichś protureckich rebeliantów, prawda? Tak jest. I wtedy wszyscy mówili, no nie, zestrzelili Rosjanom myśliwiec, e, na pewno będzie wojna z Turcją albo Turcja będzie miała jakieś kłopoty, a Putin też na tym przeszedł do porządku dziennego i się w jakiś tam sposób dogadali, prawda? Znaczy, tak nie od, nie od razu. Znaczy rzeczywiście wstrzymano wtedy wszystkie te duże inwestycje, zablokowano tak naprawdę możliwość wyjazdu Rosjan do Turcji. A jeżeli ktoś był w Turcji, to wie o tym, że w resortach tych e, turystycznych to trudno jest spotkać człowieka mówiącego po turecku, ale na pewno człowiek się dogada po rosyjsku, zresztą podobnie jak z Egiptem. W związku z tym, Turcja, znaczy Rosja wprowadziła takie swoje prywatne wtedy głębokie sankcje w stosunku do Turcji, i Turcja się ugięła. To znaczy, Turcja. W, jak gdyby przeszła do rozmów, ponieważ miała też inne interesy. Tym bardziej, że, tym bardziej, że Rosjanie byli rzeczywiście tutaj gotowi, oni zresztą tak, tak, tak funkcjonują na Bliskim Wschodzie, to znaczy w takiej sytuacji, gdzie zabijają ich żołnierzy, to Rosja jest gotowa zrobić to samo co z Ukrainą. To znaczy, nie miałaby problemu z tym, żeby rozpocząć wojnę z Turcją, może nie bezpośrednio, może chociażby przez, przez Asada. Czyli mielibyśmy sytuację taką, w której to Turcja jest napastnikiem. Stany Zjednoczone zresztą wtedy mówiły, że jeżeli Turcja zaatakuje, to wtedy to nie ma zastosowania artykułu 5, no bo faktycznie NATO jest tylko i wyłącznie paktem obronnym. Więc Turcja miała taką też perspektywę trochę tego konfliktu samodzielnie, a ponieważ Turcja się wtedy kłóciła ze Stanami Zjednoczonymi o kilka innych rzeczy, więc też Amerykanie no nie są takim sojusznikiem na stałe, jeśli chodzi o. No, no, Amerykanie akurat nie mieli interesów w pomaganiu Turcji. Więc coś tak. Ja, gdyby, ja dlatego po, o tym opowiadam tak szczegółowo, bo ja wiem, że to jest trochę mąci obraz, ale to pokazuje też, że jest to gra dużo bardziej skomplikowana. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego bardzo czarno-białego postrzegania polityki międzynarodowej. Mamy przyjaciół i wrogów, a można z państwem jednocześnie e, prowadzić wojnę i handlować. No, przepraszam, to jest taka dygresja. <laughs> Nie wiem, czy państwo zauważyliście, że na Bliskim Wschodzie mieliśmy dżihadystów, którzy atakowali wojska Asada, ale telefon, ale płacili abonamenty telefoniczne telefonii komórkowej rządowej, więc to jest taka właśnie, takie, tak wyglądały ją tam konflikty. Panie doktorze, ja zawsze uważam, że Polacy powinni się stawiać za wzór brytyjską politykę, która jest bardzo pragmatyczna i to jest takie powiedzenie, że nie ma wrogów i przyjaciół w polityce międzynarodowej, są tylko interesy, niby tak w kółko powtarzany, niby banał, ale e, dla wielu naszych polityków to jest w ogóle kompletna czarna magia. E, natomiast jeszcze mam do Pana a propos Turcji, Kluczowe pytanie. Wczoraj, o, proszę bardzo, wczoraj Turcja z okazji tam jakiejś rocznicy związanej z zajęciem Krymu ogłosiła uwaga, że nie uznaje. Przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej i stoi na gruncie nienaruszalności integralności terytorialnej Ukrainy. To jest ciekawe i tutaj chcę wprowadzić nowy wątek. Mówi się coraz więcej o jakimś ewentualnym porozumieniu ukraińsko-rosyjskim o zawieszeniu broni i mają być nowi gwaranci, mają być nowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, i wśród tych gwarantów pojawia się Turcja. Co pan myśli o tym? Czy to jest jakaś kaczka dziennikarska? Nie, ja myślę, że to nie jest wykluczone. Znaczy, może inaczej. Jak będzie to wyglądało w przyszłości, to nie wiemy. Natomiast Turcja może chcieć być takim gwarantem, ponieważ Turcja, pomimo tego, że jest państwem, które my byśmy w cudzysłowie nazywali no, prorosyjskim, trochę, a właściwie ono nie jest pro jest ciągle pro-tureckim, ale w interesie Turcji jest w tej chwili dobre, dobre relacje z Rosją. To z drugiej strony Turcja sprzeciwia się czynnie Rosji na każdym możliwym froncie. I to tak naprawdę dużo bardziej niż Stany Zjednoczone. Turcja w tej chwili okrąża Rosję. To właśnie ta wojna na, Kau na Kaukazie to jest jednym przykładem, wojna w Syrii to jest drugi przykład, wojna w Libii to jest trzeci przykład, i przecież Turcja wysłała swoich najemników właśnie tych dżihadystów zarówno do, a, do, do, do Azerbejdżanu, jak i wysłała do Libii, to byłby, to byłby jak gdyby naturalny sposób okrążania Rosji. Zresztą Turcja ma dużo większe ambicje okrążania Rosji, próbuje również rościć sobie pretensje do Xinjiang, czyli do części Chin, mówiąc, że to jest, przecież to jest naród turecki, a w związku z tym powinien stać wyzwolony i tutaj prezydent Erdogan jako taka słynna doktryna na wiele narodów jedno państwo, prawda, czyli te narody tureckie, czyli tam, gdzie żyją jakieś narody tureckie, naturalnym liderem jest sultan Erdogan i, i jak gdyby mogą być w różnych państwach, natomiast on ma jak gdyby być takim szefem rodzaju Commonwealthu. Jeszcze on to realizuje, to nie jest tak, że to jest jakiś dowcip, on to naprawdę realizuje w bardzo różnych miejscach i no i przypomnijmy, że jednak na terytorium Rosji, w południowych republikach mamy sporo ludzi, którzy mówią dialektami tureckimi, więc Turkmeni nie jest chyba, prawda? No tak, tak, oczywiście no Turkmenistan jest, jest jedną z, jednym z przykładów. Dobrze, panie doktorze, czy to prawda, krótkie tylko pytanie, czy to prawda, że Turcja ma drugą co do siły y, y, armię w NATO? Tak, formalnie tak. OK. Y, to teraz tak, kluczowa sprawa, bardzo często, y, no krótko mówiąc, dwa dni temu, nie, wczoraj prezydent Duda był w Stambule. Mamy ostatnio w ogóle, powiedziałbym, pewne wzmożenie stosunków polsko-tureckich. E, tutaj są obopólne wizyty, sprzęt wojskowy e, i tak dalej, i tak dalej. Co powoduje, że niektórzy wieszczą powstanie nowej antyrosyjskiej osi: Warszawa, Kijów, Ankara. Trzy państwa położone strategicznie w bardzo interesujący sposób. Zwróćcie państwo uwagę na mapę. E, no i dobrze, to co? To, to jest, czy to jest mrzonka, czy rzeczywiście możemy myśleć o takim trójstronnym sojuszu w przyszłości. No tak, ale jeżeli byśmy podpisali dzisiaj ten sojusz, to za trzy tygodnie może się okazać, że Kijów nam odpada, to Lwów byłby wtedy bardziej, tak? Bo nie zawsze... jestem pesymistą, Jeżeli chodzi o rozwój sytuacji na froncie. No ja obserwuję te mapki i pomimo tego, że Rosjanie utknęli rzeczywiście, że to, to nie jest blitzkrieg i tak dalej, to już Państwo pewnie słyszeliście to z miliona ust, więc nie ma sensu tego powtarzać, to jednak ciągle posuwają się do przodu i te rozmowy pokojowe, tak czy inaczej, to jest realizacja ultimatum rosyjskiego, w związku z tym no nie będzie, nie może być żadnego sojuszu, jeżeli państwo będzie zneutralizowane, a na to się zgodziła już zgadza się Ukraina. Poza tym taki sojusz, gdyby był właśnie budowany jeszcze w sensie wojskowym, spowoduje, że te te, te wojska, które pozostawią to muzeum techniki na polu bitwy, to rosyjskie, to one wejdą znowu. Bo to już widać, że Rosja nie ma wyjścia i będzie kontynuowała tę politykę. Znaczy, już nie ma powrotu do status quo ante, więc pewnie to będzie styl rosyjskiej polityki. Natomiast to, że Polska się dogaduje z Turcją, oczywiście Turcja realizuje przez to swój własny bardzo istotny interes, ponieważ Turcja jest mocno nielubiana w Unii Europejskiej. E, oprócz Niemiec, które są też miłośnikami Władimira Putina, ale rzeczywiście Niemcy są chyba jedynym sojusznikiem, który zablokował do tej pory kilka bardzo, bardzo poważnych. Dokumentów sankcyjnych przeciwko Turcji. Turcja zagraża realnie suwerenności Grecji. I ta Grecja często bywa osamotniona właśnie przez postawę niemiecką. W związku z tym, Turcji jest potrzebny taki sojusznik, który będzie chociażby blokował tego typu zapędy w Unii Europejskiej. Czy potrzebny jest taki przyczółek w Unii Europejskiej? Oczywiście, Turcja w życiu do tej Unii nie zostanie przyjęta, bo nie spełnia żadnego kryterium, a szczególnie kryteriów dotyczących praw człowieka i tak dalej. No tam, tam się można za, za napisanie jednego tweeta pójść do więzienia na kilkanaście lat, um, za, za napisanie czegoś niefajnie o Erdoganie albo opublikować. No Tam chyba ilość dziennikarzy, w więzieniach jest większa niż tych na wolności. W związku tak. z tym... I dodajmy, panie, to, że to jest ta brzydka strona Turcji. Chwalimy Turcję za pragmatyczną politykę, za świetne wojsko, za to, że Turcy nie pękają, ale oczywiście to jest obrzydliwe, są te wszystkie wewnętrzne represje tak. i to każdego to człowieka, to jest człowieka cywilizacji, cywilizacji tak zachodniej zachodniej odstręcza tylko już ostatnia sprawa a co my na tym zyskamy powiedział pan co turcy mogą zyskać na stosunkach z Polską a jaki jest interes w drugą stronę znaczy Polska mogłaby zyskać bardzo dużo dlatego ponieważ Ankara ma bardzo dobrze rozbudowany przemysł zbrojeniowy i dużo lepiej niż Polska. Polska już nie ma własnego praktycznie przemysłu zbrojeniowego, to są jakieś resztki. Turcja sobie ten przemysł zbudowała. To są nie tylko drony, ale Turcja ma również bardzo dobrą artylerię, którą udowodniła jej skuteczność właśnie w walce z Kurdami. To są, to są te słynne właśnie, ten ostrzał artyleryjski tak naprawdę, tych mobilnych hałbic które mają zasięg tam kilkadziesiąt kilometrów, i to bardzo celnych, to on tak naprawdę rozbił te wojska kurdyjskie, które też mówiły, że będą się do ostatniego bronić. No więc tam cztery dni i tych wojsk nie było tak naprawdę. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz Turcja ma również swoje stocznie i ma również, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, czy to jest w tej chwili jeszcze aktualne, ale wtedy, kiedy Polska otrzymała te dwie słynne fregaty od Stanów Zjednoczonych. To Turcja była chyba jedynym krajem w miarę tanim, która byłaby w stanie te stare już okręty przezbroić, to w bardzo krótkim czasie, to, bo tam jest chyba są trzy, wtedy były albo cztery stocznie na świecie, które miały taką zdolność, poza amerykańskimi, chyba australijska i jakaś jeszcze. I właśnie Turcy są w stanie, właśnie te, 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 te okręty Oliver Hazard Perry, przezbroić, jak gdyby na znaczy przebudować je na nowo ponieważ to są takie ma charakter to rzekomo modułowy czy wyjmuje jeden moduł wkłada drugi Turcy to po, posiadają i dziesiątki innych rzeczy Turcja ze względu na to właśnie że była objęta sankcjami między innymi właśnie dotyczącymi tych dronów TB2 bo z tego co pamiętam silniki wcześniej kupowała w Kanadzie ale ze względu na sankcje musiała sobie wypracować własną własne technologie a w związku z tym Turcja jest w stanie tutaj produkować czy współprodukować broń. Oni nie mają z tym żadnego problemu. A Polska miałaby tą broń po pierwsze dużo taniej, a po drugie nie za 4 lata, tylko być może za chwilę. Eee. Bo, amerykańskie, bo amerykańskie kontrakty są takie, że my je podpisujemy, a potem jak dojdzie do wojny, to będziemy mogli pokazać Memorandum of Understanding rosyjskiej rakiecie. Wiecie, za 2 lata dostaniemy patrioty. To jak już. to śledźcie do nas za dwa lata. Więc Turcy mają chyba dużo, są dużo jak sprawniejsi i dużo tańsi. No i to w takim razie optymistyczny wątek, więc ewi ewidentnie ten kierunek turecki to jest dobry kierunek. Powiedział pan dwa gorzkie słowa na koniec o Amerykanach i ich dostawach broni i to też jest ciekawy wątek. Myślę, że do niego wrócimy. I na koniec, widział pan jakieś tam parę miesięcy temu była taka historia, że F-16 tureckie z jakimiś takimi nietoperzami niesamowitymi, malowanymi na pancerzach przyleciały do Polski i latały razem z naszymi wzdłuż wybrzeża i zrobiono taką piękną sesję fotograficzną graficzną, pamięta pan? Nie, niestety nie widziałem tych zdjęć. A, to wyślę panu po, po zakończeniu programu, no świetnie to wyglądało, ale ewidentnie coś tutaj iskrzy na linii Ankara-Warszawa i chyba dobrze. Znaczy pan, no, ja, ja odnoszę wrażenie, że Polska zaczyna się trochę budzić, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, że przestajemy być, ślepo e, wierzyć że jeżeli mamy sojusznika, to on zawsze będzie działał w naszym interesie, na przykład porzucając własny interes narodowy. Ale my mamy coś takiego, znaczy to jest i to odlewa do prawa, bo to nie jest jeden rząd, prawda? To, który rząd nie następował za każdym razem wierzył, że ktoś jest naszym formalnie sojusznikiem, to znaczy, że nigdy nam nie zrobi żadnej krzywdy, nie dopuści do tego, że, 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 że będzie uczciwie z nami grał. No a tak po prostu. Polityka międzynarodowa tak nie, nie funkcjonuje. Tak jak pan słusznie powiedział, i to jest ważne, że tego się uczy studentów zresztą na stosunkach międzynarodowych, że w polityce wewnętrznej realizuje się wartości, w polityce międzynarodowej realizuje się interesy. I tak można odnieść wrażenie, że nasi. No, Przedstawiciele naszego rządu, a na pewno prezydent, dostał ten podręcznik. To prawdopodobnie. To jest do, do pierwszego roku, co prawda, stosunków międzynarodowych, ale dostał go. No, cieszę się, cieszę się, cholerat rzeczywiście, co, co tu będę dużo mówił i że jakieś tutaj otrzeźwienie się powoli pojawia. Bo, bo pamiętajmy, że Polacy z reguły nie potrafią, przynajmniej część Polaków, uczyć się na własnych błędach. A jak mielibyśmy powtórzyć naszą politykę z II wojny światowej, to byłaby po prostu dramat i katastrofa. Moim gościem był dr Wojciech Szewko. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Świetna analiza izraelskich i tureckich wątków. Jeszcze pozwolę sobie pana zaprosić, bo mam poczucie, że się, jeszcze mam do pana mnóstwo pytań. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Drodzy Państwo, a Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wspierajcie Państwo historię realną, bo jesteśmy kanałem niezależnym i działamy dzięki wsparciu naszych widzów. Można nas wspierać na Patronite albo na YouTubie. Wystarczy nacisnąć. Wesprzyj pod tym filmem. Dla patronów powyżej 20 zł miesięcznie mamy zamkniętą grupę na Facebooku Historia Realna Społeczność i tam są dodatkowe pytania i dodatkowe treści. I zdradzę Państwu, że pewnie już dzisiaj wieczorem wrzucimy dodatkowe pytania do doktora szewki. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, komentujcie. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Dobranoc.